Men, professors from all around the world. In 3 minutes we are starting, so za 3 minuty zaczynamy. Prosimy o zajmowanie.
set me free. I'm on the sun off the drive, I'm off the lead, and as a right scribe. The Lord, therefore I don't stand, I don't stither. When I go over the cover, Jaja opens every door. When access is denied, rust are not disqualified. Almighty God has never died. And Jah no dead to spit it deeper than the riverbed. And if you're weak and you're wicked, you draw like a piece of lead. So wise up, dread uprise instead of kicking it. With the wicked workers of iniquity, it's sick to see the way the forces of trickery be disrespecting human dignity, trying to get rid of it. But we reason critically and carry the banner of victory, no diggity. One love conquers misery, with gentle psalmody against ignorance and hate. We demonstrate the power of the seventh state, perfection of the faith, climbing over heaven's gates. Salah. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Rozpoczynamy inaugurację 17. Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu. Oddaję głos pani profesor Grażynie Skąpskiej, która poprowadzi część inauguracyjną zjazdu. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, no, przypadł mi ten niezwykły zaszczyt i honor rozpoczęcia kolejnego zjazdu polskich socjologów, zjazdu numer 17 pod tym tytułem Jamy Oni, który jest tytułem obejmującym no, większość problemów współczesnego świata, które są przedmiotem zainteresowania socjologów. Ten zjazd jest objęty patronatem prezydenta Rzeczpospolitej. Proszę państwa, dyplom od pana prezydenta, który został nam przysłany, jest tutaj wyeksponowany. Z treścią każdy może się zapoznać. Natomiast ja chciałabym tutaj przywitać wszystkich znakomitych gości, jakich mamy, którzy uczestniczą w tej pierwszej. W tym pierwszym naszym spotkaniu dzisiejszym, mianowicie chciałabym powitać pana prezydenta miasta Wrocławia, pana Jacka Sutryka. Następnie przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego, pana profesora Sari Hanafi, jest też również z nami. Wielkie brawa dla pana przewodniczącego. Naszym gościem jest również pani przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego, pani profesor Marta Soler-Galliard, również obecna. Chciałabym przywitać bardzo serdecznie pana prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego, pana profesora Ryszarda Cacha, prorektora do spraw nauczania. No i wreszcie chciałabym przywitać naszego głównego keynote speakera dzisiejszego dnia, panią profesor Margaret Archer, która wygłosi keynote właśnie dzisiaj. Gościem naszego zjazdu jest również dziekan Wydziału Nauk Społecznych, pan profesor Robert Wiszniewski. Witamy pana dziekana. Oraz dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pan profesor Zbigniew Kurcz. Witamy pana profesora. Chciałabym bardzo serdecznie powitać wszystkich partnerów zjazdu oraz przedstawicieli wszystkich instytucji wspierających zjazd.
No i wreszcie chciałabym przywitać bardzo serdecznie wszystkie koleżanki i kolegów, socjologów, uczestników zjazdu, których praca przyczynia się do naukowego, merytorycznego sukcesu naszego kolejnego spotkania. A zatem brawa dla nas wszystkich, socjologów. No i bardzo serdecznie, których pomoc okazuje się niezbędna w labiryntach, prawda, tych wszystkich auli i sal. Także gorące brawa dla naszych kolegów studentów. Proszę Państwa, no i w tej chwili chciałabym oddać głos panu prorektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego, panu profesorowi Ryszardowi Cechowi. Panie profesorze, panie rektorze, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Czuję się nieswojo tutaj, bo tu świecą po oczach. Ja powinienem zacząć od wytłumaczenia się i od przeprosin Państwa, bo wytłumaczyć się muszę z tego, dlaczego ja tu jestem. Otóż członkiem honorowym Komitetu Organizacyjnego jest rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, pan profesor Jezierski, który skonstatował dzisiaj rano, że nie może tutaj być, bo ma inne zebranie, na którym musi być z tego względu, że tam będzie głosowanie i będzie musiał swój głos oddać. Jak gdyby nie było alternatywy. Stąd moja obecność, a przeprosiny za mój strój. Znaczy oderwano mnie od komputera. Pracujemy w tej chwili, jak Państwo wiecie, nad zmianą uniwersytetu. Niektóre media mówią, że to dobra zmiana. Dzień chwali się po zachodzie słońca. Myślę, że za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć, czy dobra, czy niedobra. Ale no, prawda jest taka, że uniwersytet w tym kształcie, w którym do tej pory istniał, z końcem tego miesiąca istnieć przestaje. Trzeba się będzie jakoś w tej nowej rzeczywistości odnaleźć, co nakłada na nas mnóstwo pracy, głównie papierowej i intelektualnej, bo usiłujemy ogarnąć dobrze, na czym ta zmiana ma polegać, żeby błędów nie popełnić. W związku z tym ja nie byłem przygotowany na to, żeby przyjść tutaj w garniturze i w krawacie. Jestem bardziej na sportowo ubrany, ale to miejsce chyba odpowiednie takie do tego stroju. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest duża impreza. No, z przerażeniem stwierdziłem, że to zjazd jest ogólnopolski, goście zagraniczni. Poważna impreza. Raz na 3 lata się odbywa. Jak się dowiedziałem, ilu jest uczestników, ilu paneli tego zjazdu, to wprawiło mnie to w zdumienie. Ja z wykształcenia jestem fizykiem i my mamy bardzo ograniczony obszar badań, bo my się tylko wszechświatem zajmujemy. Natomiast socjologia, jak widzę, ciągle poszerza swoje pola zainteresowania. Jak się tylko przeczyta nazwy zakładów socjologii, które w naszym instytucie istnieją, to ona się wszystkim zajmuje, socjologia. A to wsią, a to miastem, a to pogranicze, a to nauką i wiedzą. Myślę, że obszar ignorancji i niewiedzy jest jeszcze do zagospodarowania przez socjologów. To jest taki termin, który się dobrze do wszystkiego klei. Mnie to troszkę przypomina pedagogikę i wybaczcie Państwo, teologię chyba też, bo i pedagogika, i teologia też w różnych obszarach funkcjonuje i w zasadzie nie ma takiego obszaru, w który nie potrafią wejść. Ja gratuluję Państwu przede wszystkim tematu tego zjazdu i konferencji. Ja, my i oni. Temat strasznie aktualny, bo każdy z nas usiłuje się jakoś lokować w tej nowej rzeczywistości. My, proszę Państwa, na Uniwersytecie wybierać w tym roku i też znowu trzeba będzie sobie odpowiedzieć na pytanie, kto dla mnie to my, a kto oni. Życie nas troszeczkę w ten sposób dzieli. Ja myślę, że to będzie bardzo ciekawy zjazd. Jak sądzę, będą jakieś materiały publikowane, pewnie się chętnie z nimi będziemy zapoznawali. Gospodarzem bardziej jest miasto niż uniwersytet. Komitetowi organizacyjnemu to ja z góry dziękuję.
A jak się wszystko uda, pewnie się uda, to będziemy składali gratulacje. Panu prezydentowi dziękujemy za gościnę, bo to miasto Wrocław w zasadzie ten kongres gości. No i nie dość, że załatwiono dobre pomieszczenia, to jeszcze widzę, że pan prezydent załatwił dobrą pogodę. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, dobrych spotkań, dobrych rozmów, dobrych inspiracji do dalszych badań i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Obecnie chciałabym poprosić, właśnie pan prezydent niejako został wywołany, wobec tego chciałabym poprosić prezydenta miasta, pana Jacka Sutryka. Zanim pan prezydent zabierze głos, to ja chciałabym tylko jedno zdanie powiedzieć, mianowicie proszę państwa, jest możliwe tłumaczenie symultaniczne naszych spotkań, zarówno z polskiego na angielski, jak i z angielskiego na polski. Headsets are, I think, here in this booth. So there is a simultaneous translation of our meeting. Bardzo proszę, panie prezydencie. Bardzo dziękuję. Tu nie dość, że świeci w oczy, to jeszcze się nagrywa, panie rektorze. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie we Wrocławiu. Witam Państwa prezydent Wrocławia i socjolog. Także chciałbym powiedzieć koleżanki i koledzy, witajcie we Wrocławiu. Tu skądinąd mam dwa komentarze. Po pierwsze, to absolutny przypadek, że w pierwszym roku nowej kadencji mieszkańcy wybrali na swojego prezydenta socjologa. No i w tym samym, można powiedzieć, roku obrotowym we Wrocławiu odbywa się to największe, ale przede wszystkim najważniejsze dla całego środowiska wydarzenie, jakim jest 17. Kongres. I muszę Państwu powiedzieć, przyznać się właściwie do czegoś, że ja te wybory musiałem wygrać. Dlaczego musiałem wygrać? Bo 2 lata temu pani profesor Katarzynie Kajdanek, panu doktorowi Jackowi Plucie, panu doktorowi habilitowanemu Adamowi Mrozowickiemu po prostu obiecałem, że ten kongres się odbędzie. Dlatego musiałem wygrać te wybory, żeby dotrzymać słowa. Witam bardzo serdecznie władze rektorskie, władze dziekańskie, władze Instytutu, wszystkich gości, którzy przyjechali dzisiaj na tych kilka dni do Wrocławia. Z powodów, o których powiedziałem, pozwólcie Państwo, że to moje wystąpienie będzie nieco dłuższe. Chciałbym też bardzo serdecznie przywitać wszystkie koleżanki i kolegów, którzy przyjechali do nas z Litwy, z Rosji, z Czech, ze Słowacji, z Węgier, z Niemiec. Bardzo się cieszę i nie ukrywam dumy, że mogę być członkiem tego komitetu organizacyjnego zjazdu. Niezwykle miło mi było także przyjąć zaproszenie do obecności w komitecie honorowym tego zjazdu. Przez kolejne 4 dni będziecie Państwo do soboty gościli w przepięknych obiektach, które do dyspozycji na ten zjazd przekazaliśmy, poza tym szczególnym miejscem, które jest miejscem nie tylko służącym sportowi wrocławskiemu. Zaprosimy Państwa do kompleksu Hali Stulecia, zaprosimy do Centrum Historii Zajezdnia. Jest z nami dzisiaj na sali pan dr Marek Mutor, który szefuje tej naszej instytucji kultury. Zasłużone brawa. To miejsce pokazuje, jak Wrocław się transformował od roku 1945, co tutaj, a właściwie pokazuje także, co było wcześniej, ale pokazuje także, co się szczególnego wydarzyło z nami tutaj we Wrocławiu po roku 1945. Spotkamy się oczywiście w pięknej sali Oratorium Marianum. Zaprosimy Państwa do Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Cieszę się, że blisko 1000 gości przyjęło zaproszenie do Wrocławia. Proszę Państwa, ten 17. ogólnopolski zjazd socjologiczny, jak pani profesor już wspomniała, odbywa się pod hasłem Ja, my, oni. Podmiotowość, tożsamość, przynależność. Już jak sobie zaglądałem w plan, w program tego kongresu, krótki
przegląd, sam krótki przegląd tematyki sympozjum zjazdu pozwala przekonać się, że podczas tego zjazdu, poprzez oczywiście zainteresowania jego uczestników, sięgniecie Państwo do naszej najnowszej historii, transformacji ku społeczeństwu, jakim obecnie jesteśmy. Jest to także, jak rozumiem, czy ten zjazd jest także próbą swego rodzaju sportretowania Polski i Polaków, także poprzez pryzmat tych wyzwań, z jakimi dzisiaj się mierzymy. I teraz dwa takie osobiste wątki. To interesuje mnie, ale myślę, że także innych samorządowców. To, o czym wy tutaj będziecie rozmawiać i jakie wnioski będą płynąć z tych spotkań. To interesuje nas, samorządowców, którzy przecież na co dzień wraz ze swoimi społecznościami lokalnymi, ale także oczywiście, może przede wszystkim na ich rzecz, podejmują pewien trud zmieniania tych naszych społeczności lokalnych. To w samorządach na co dzień żyjemy, to w samorządach pracujemy, to w samorządach budujemy wspólnotę. Ja o wspólnocie czy kwestią związanym z budowaniem wspólnoty we Wrocławiu poświęcam bardzo dużo uwagi. We Wrocławiu od lat też się socjologicznie badamy. To wydaje mi się jest doskonała okazja, żeby po pierwsze Państwu o tym powiedzieć, po drugie, żeby podziękować Uniwersytetowi Wrocławskiemu, w szczególności Instytutowi Socjologii, za to, że możemy w takich równych interwałach od kilku lat przeprowadzać wrocławską diagnozę problemów społecznych. To jest taka fotografia nas, wrocławianek i wrocławian. I przed nami kolejny pomiar w przyszłym roku, ale co ważne, wnioski, które płyną z tych badań, służą nam już od kilku lat do formatowania różnych dziedzinowych polityk miejskich. Chcę przez to powiedzieć, że używamy nauk społecznych, używamy także socjologii do projektowania tych polityk. Skądinąd jako samorządowiec muszę o tym powiedzieć, bo to są rzeczy, które mnie dla odmiany niepokoją i dlatego zwracam na nie uwagę. One może pojawią się w tych rozmowach, które także Państwo będziecie podczas tego zjazdu prowadzić. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwie cechy współczesnego społeczeństwa, które mnie nieco martwią jako socjologa, ale także jako samorządowca. Pierwsza to jest niecierpliwość. Jesteśmy tu i teraz, nie ma czasu przyszłego. Wszechobecna niecierpliwość, która przeszkadza w takim mądrym i długofalowym planowaniu miasta, oraz daleko posunięty indywidualizm łamany przez egoizm, łamany przez partykularyzm. Mówię o tym, ponieważ te cechy, które ujawniają się w naszych samorządowych wspólnotach, czasami nie pozwalają na budowanie takiej zdrowej i mądrej wspólnoty i nie pozwalają na planowanie rozwoju lokalnego. Ale myślę, że być może w części to są także i Państwa obserwacje. I ostatnia rzecz już na sam koniec dla przypomnienia. Gościmy Was, moi drodzy, w 640-tysięcznym mieście, mieście leżącym w środku Europy, na tak zwanych ziemiach zachodnich, o czym mówi ta opowieść, z którą pewnie zapoznacie się w Centrum Historii Zajezdnia. Mieście, którego całkiem niedawny portret był wyznaczany przez obecność ponad 120 tysięcy studentów studiujących na wrocławskich uczelniach, osób młodych, mieście młodzieży, jak się mówiło, mieście leżącym z dala od różnych napięć i konfliktów, ale jako praktykujący na urzędzie prezydenta socjolog jestem oczywiście świadomy pewnych procesów, zmian i wyzwań, które tu zachodzą i którym ja wspólnie z wrocławiankami i wrocławianami muszę podołać. Dziś we Wrocławiu zamieszkuje ponad 100 tysięcy przybyszów. Ponad 100 tysięcy przybyszów, głównie z terenów
Ukrainy. Nasi goście przybyli do naszego miasta w ciągu ledwie paru lat, silnie skądinąd zmieniając pejzaż naszego miasta. Dali mu oczywiście taki społeczny wigor i szansę na dalszy rozwój. Czy fakt ten wpisuje się w tematykę proponowanego nam sympozjum Ziemie Zachodnie i Północne, nowe konteksty i wyzwania? W mojej ocenie z całą pewnością tak. Podobnych przykładów zmian, ale i wyzwań w przypadku naszego miasta jest zdecydowanie więcej. Nie będę Państwa zanudzał tutaj wszystkimi sprawami, z którymi ja jako prezydent, ale my w istocie jako mieszkańcy i obywatele tego miasta, mieszkanie musimy się mierzyć, jak starzenie się choćby społeczeństwa, czy też kwestie wielokulturowości. Chcę jedynie podkreślić, że to zaskakujące przyspieszenie z całą pewnością godne jest takiego ćwiczenia intelektualnego i praktycznych zarazem uruchomienia pewnej wyobraźni socjologicznej, uruchomienia szerszej być może refleksyjności, z całą pewnością ciągłego zadawania pytań o poczucie przynależności i tożsamości. Sądzę, że nie tylko na te pytania, ale i na wiele innych będziemy tutaj wspólnie, będziecie Państwo tutaj szukać podczas tych kilku dni odpowiedzi. Kończę zatem tymi kilkoma słowami powitania, ale i kilkoma komentarzami, refleksjami, życząc Państwu dobrego pobytu przede wszystkim we Wrocławiu. Mam nadzieję, że wywieziecie Państwo z Wrocławia dobre wspomnienia. Z jednej strony to będą różnego rodzaju naukowe wnioski, ale życzę też, aby znalazło się trochę czasu w tym napiętym grafiku, aby po prostu pospacerować po naszym pięknym mieście. Tym bardziej, że tak jak pan rektor powiedział, udało się Państwu załatwić piękną pogodę i spróbujemy, aby do soboty Wam właśnie taka słoneczna, piękna pogoda towarzyszyła. Kłaniam się nisko, jeszcze raz bardzo serdecznie witam Państwa we Wrocławiu. Cieszę się, bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie do naszego pięknego miasta. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy wszyscy Panu Prezydentowi za gościnę, to po pierwsze, a po drugie za to bardzo, bardzo niezwykle dla nas ważne przemówienie, to słowo wstępne do naszego zjazdu, dla nas socjologów ważne, ponieważ no, porusza takie problemy, które są przedmiotem bardzo ścisłej refleksji socjologicznej. Także bardzo raz jeszcze w imieniu wszystkich Panu Prezydentowi dziękuję. No i teraz poproszę o zabranie głosu pana profesora Zaryckiego, przewodniczącego Rady Programowej tego zjazdu, a zatem to dzięki panu profesorowi głównie zawdzięczamy to, o czym będziemy tutaj mówić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie profesorze, raczej Radzie Programowej, której miałem zaszczyt przewodniczyć. Więc chciałem zacząć od dołączenia do podziękowań, które pani profesor Skąpska już przekazała. Przede wszystkim podkreślić kluczową rolę, jaką odegrał i ciągle odgrywa w organizacji zjazdu pracujący z wielkim poświęceniem komitet organizacyjny na czele z Ewą Banaszak. Rada Programowa byłaby bezradna bez niej oraz bez wspierających ją przede wszystkim Katarzyny Kajdanek, Olgi Nowarczyk, Zbigniewa Kurcza i Adama Mrozowickiego, by wymienić tylko osoby, których rola z perspektywy Rady Programowej była najbardziej widoczna. Samej Radzie Programowej przypadło trudne zadanie przygotowania głównych ram zjazdu, w szczególności jego założeń programowych, sesji plenarnych i sympozjów oraz oceny zgłoszonych propozycji pozostałych sesji i wydarzeń towarzyszących zjazdowi. W toku szeregu zebrań i długich często dyskusji, za udział których dziękuję wszystkim aktywnym członkom Rady, wypracowano program, który mają Państwo wszyscy już w rękach. Z konieczności choćby warunkowanej możliwościami czasowymi jest on wynikiem szeregu kompromisów, w szczególności głosowań Rady, które odzwierciedlają przerażające wizje polskiej socjologii, jakie wyłoniły się na forum będącym w dużym stopniu odbiciem instytucjonalnej struktury dyscypliny. Podjęliśmy kolektywnie szereg często niełatwych wyborów, a jednym z ich aspektów była kwestia, w jakim stopniu w centrum zjazdu postawić najbardziej ostre problemy społeczne, polityczne, czy spory wewnątrz samych nauk społecznych.
Wydaje się, że wypadkowy akcent bliższy jest akademickiemu dystansowi wobec kwestii najbardziej spornych, ujęciom bardziej koncyliacyjnym, a jednocześnie jak najbardziej inkluzywnej formule zjazdu. Stąd też jego hasło „Ja, my, oni”, podmiotowość, tożsamość, przynależność, będące jak najszerszym zaproszeniem do dyskusji skierowanym nie tylko do socjologów, ale i do wszystkich zainteresowanych problemami społeczeństwa polskiego, jak i globalnego. W tym kontekście cieszę się bardzo, że nasze zaproszenie przyjęło wielu gości zagranicznych, którym chciałbym podziękować za przybycie, często z odległych ośrodków akademickich, i serdecznie powitać. Mam nadzieję, że ich obecność pozwoli wzmocnić międzynarodowe kontakty polskiej socjologii, a nam wszystkim lepiej zrozumieć szerszy, globalny kontekst przemian zachodzących w naszym kraju. Tymczasem chciałbym zachęcić wszystkich do aktywnego udziału w zjeździe, a w szczególności do jak najbardziej aktywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na dyskusję. Zachęcam w szczególności gorąco do przedstawiania swoich uwag, opinii, nawiązywania konstruktywnego dialogu, tak aby uczynić zjazd miejscem naprawdę ważnych, pozostających w pamięci na lata debat o przyszłości zarówno socjologii, jak i społeczeństwa. Życzę Państwu owocnych obrad. Bardzo dziękuję i teraz poproszę panią doktor habilitowaną Ewę Banaszak, która zabierze głos w imieniu Komitetu Organizacyjnego. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, to już drugi zjazd socjologów we Wrocławiu. Pierwszy miał miejsce w 1986 roku. Po ponad trzech dekadach spotykamy się ponownie. Wrocław wygląda inaczej, zjazd ma inny charakter. Stał się ogromnym przedsięwzięciem, bo jak inaczej określić przygotowanie 14 sesji i sympozjów, obrady ponad 80 grup tematycznych i referaty, które sięgają liczby 800. Rozmaitość imprez towarzyszących i współpracę w wielu instytucji. Wydawałoby się, że nie ma wspólnego mianownika dla tych dwóch wydarzeń. A jednak zaryzykuję stwierdzenie, że ujawniło się coś, co można by nazwać wrocławskością zjazdu. Cechują ją niepokoje społeczne i turbulencje polityczne. Poprzedni zjazd odbył się po długich podchodach z władzą, która wprowadziła stan wojenny. Obradowano w momencie, kiedy ta władza rewidowała swoje własne podejście do polityki. Obecny kongres nie musi się starać o placet władz, jednakże nie oznacza to, że brakuje napięć i trudnych decyzji, jakich źródłem są konteksty polityczne oraz odgórna reforma pola nauki w Polsce. Są to jedne z wielu momentów, kiedy doświadczamy, że pojęcia socjologiczne nie są abstrakcjami i zarazem jedne z niewielu, kiedy można poczuć, że urzędy i role społeczne zapewniają ciągłość instytucjonalną i zarazem nie dają się łatwo oddzielić od osób je sprawujących. Poprzedni zjazd został zorganizowany przez wrocławskich socjologów, choć nie było w Uniwersytecie Wrocławskim Instytutu Socjologii. To właśnie on stworzył taką szansę. Marzenia o socjologii we Wrocławiu zaczęły nabierać realnych kształtów, a jej wychowankowie zorganizowali obecny kongres. Sama do nich nie należę, jednakże jestem związana z Instytutem niemalże od momentu jego powstania. A to sprawia, że mocno identyfikuję się z tym miejscem, z tą grupą i jej marzeniami. Szanse dane przez ten czas wykorzystaliśmy nie tylko my. Środowisko socjologiczne bardzo się rozrosło. Jego wielkość jest źródłem różnorodności pokoleniowej, społecznej, zawodowej i politycznej. Przekłada się na rozmaitość doświadczeń, postaw, stylów życia i wyborów. Polskie Towarzystwo Socjologiczne jest organizatorem zjazdów. Spotkania te nie są zjazdami PTS, a polskich socjologów. Ich podstawową ideą jest wymiana myśli i integracji środowiska. Sama idea jest bardzo szczytna, niemniej trudna do realizacji. Organizacja zjazdów w tej chwili jest wielkim wysiłkiem i szybko zaczyna przekraczać możliwości nieprofesjonalistów. Wydaje się, że będzie coraz trudniej, i same siły środowiska i towarzystwa nie wystarczą. Pragnę więc podziękować miastu Wrocław
i jego prezydentowi, panu Jackowi Sutrykowi oraz wielu osobom ze Strefy Kultury Wrocław za ogromne wsparcie finansowe, logistyczne i produkcyjne, za wspólną pracę i dzielenie się doświadczeniem, za o wiele mniej moich nieprzespanych nocy i mniej siwych włosów, za mniejszą liczbę problemów do nieformalnego doktoryzowania się przeze mnie. Nie mniej mocno dziękuję wszystkim zjazdowym partnerom za wsparcie prawne, rzeczowe, merytoryczne i finansowe. Konsolidacja środowiska to nie tylko poważne rozmowy. Dlatego w czwartkowy wieczór będziemy gościć mi pana prezydenta Jacka Sutryka i miasta Wrocławia adresatami niespodzianek przygotowanych przez Halę Stulecia i Strefę Kultury Wrocław. Postanowiliśmy też stworzyć przestrzeń specjalnie przeznaczoną do pogawędek w atmosferze klubowej. W piątkowy wieczór w Mleczarni, w pobliżu synagogi pod Białym Bocianem, otwieramy klub zjazdowy. Mamy nadzieję, że jego organizowanie na stałe zostanie już w programie. Większość członków komitetu organizacyjnego rozpoczęła pracę na wiele miesięcy przed jego powołaniem. Okoliczności życiowe sprawiło, że pracowaliśmy w różnym tempie, włożyliśmy niejednakowy wysiłek, jedni z nas odchodzili, inni przyłączali się. Wszystkim wam chcę złożyć wielkie podziękowania. Ogromny wysiłek został oddany wolontaryjnie na rzecz towarzystwa i socjologów uczestniczących w zjeździe. Tysiące godzin wspólnych starań nie były znaczone tylko sukcesami. Nie brakowało zróżnicowanych emocji, ale najważniejszym naszym osiągnięciem jest niebywała cierpliwość i wyrozumiałość. Trwa czwarty rok naszej wspólnej pracy i nie pokłóciliśmy się ani razu. Chyba nigdy dotąd większość z nas nie miała okazji pracować w tak dużym i fantastycznym zespole. Dlatego każdemu z osobna i wszystkim razem dziękuję i gratuluję. Ladies and gentlemen, have a good time. No to już wiemy, czego mniej więcej mamy się spodziewać po tym wspaniałym przemówieniu pani przewodniczącej Rady Komitetu Organizacyjnego. No i teraz bardzo proszę na podium pana profesora Krzysztofa Koneckiego, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Witam Państwa. Mam nadzieję, że słychać jest. Teraz lepiej. Witam Państwa serdecznie. Po raz 17 Polskie Towarzystwo Socjologiczne jest inicjatorem i współorganizatorem zjazdu socjologicznego. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy gościć Państwa na prezentacjach, debatach socjologicznych, które pokażą diagnozy i interpretacje wielu zjawisk, z którymi borykają się współczesne społeczeństwa. Jestem przekonany, że socjologowie staną na wysokości zadania i w czasie zjazdu poddadzą żywej dyskusji wyniki swoich badań, diagnoz oraz teoretycznych interpretacji tradycyjnych problemów badawczych oraz nowych zjawisk i procesów społecznych. Proszę Państwa, chciałbym teraz coś powiedzieć od siebie, ponieważ zostałem poproszony o przedstawienie diagnozy polskiej socjologii. Nie zrobię jej, oczywiście jest to zbyt duże wyzwanie dla mnie, ale podzielę się kilkoma uwagami analitycznymi i zrobię to z punktu widzenia socjologii poznawczej. Z perspektywy, która jest mi bliska, ponieważ kolega sekretarz PTS-u powiedział, że powinienem to
zrobić z własnej perspektywy i pokazać możliwości diagnostyczne tejże perspektywy, a więc on też jest odpowiedzialny za to, co tu powiem, ponieważ wywołał mnie do wykonania tego zadania. A więc chcę powiedzieć kilka słów na temat tego, co jest postrzegane jako ważne i nieważne w socjologii. W kontekście, z jakimi problemami boryka się współczesna polska socjologia. Można powiedzieć, że z takimi problemami boryka się socjologia, z takimi, jakie socjologowie zauważają i poddają pod dyskusję. Ta kategoria zauważania jest tutaj istotna, bowiem będę posługiwał się tutaj pewną wersją socjologii poznawczej wypracowanej przez Evitara Cerubavela. Pewne zjawiska i problemy są zauważalne i nadaje im się określoną wagę. Marked, remarkable są dla nas. A inne przyjmowane są za oczywiste i pomijane w refleksji. Są unmarked and unremarkable. Taken for granted. Problem ten oddaje dobrze następujący przykład, cytat z książki Cerubavela. Dlaczego na przykład Barack Obama jest zwykle raczej uważany za czarnego mężczyznę, którego matka była biała, niż białego mężczyznę, którego ojciec był czarny? Biały kolor skóry uważany jest w tym kontekście za coś oczywistego. Gejowskie coming outy są zauważalne, często nagłaśniane, natomiast heteroseksualne coming outy po prostu nie występują. W domyśle każdy jest lub powinien być heteroseksualny. Jest to problem zauważania i niezauważania i brania czegoś w nawias, czegoś, co jest taken for granted, o tym nie mówimy. Gdy mówimy o niektórych studentach, na przykład w naszym środowisku często toczą się takie dyskusje, że są funkcjonalnymi analfabetami, zakładamy, że zdecydowana większość rozumie, co czyta i jest zdolna do interpretacji i analizy krytycznej socjologicznych tekstów naukowych, a w konsekwencji budowania koncepcji badawczych i pisania prac magisterskich. Oczywiste kwestie często są przemilczane i niedyskutowane i niebadane. Tu zacytuję Cerubavela, jak można się spodziewać, to co ignorujemy lub czego unikamy społecznie, jest często ignorowane lub pomijane naukowo. A zatem konspiracje milczenia są nadal zjawiskami nieco niedoteoretyzowanymi i niezbadanymi. Teraz po tym krótkim wstępie teoretycznym dla mojej następnej analizy, czy próby analizy, przejdę do kontekstu poznawczego i językowego tego, czym zajmują się polscy socjologowie i polscy badacze. Oczywiście będę opierał się tutaj na pewnej wersji socjologii formalnej w konwencji Cerubavela, Goffmana, Zimla, także Mida i na osobistym doświadczeniu. Doświadczenie w socjologii jest w centrum rzemiosła socjologicznego. Wiemy to, powiedział nam o tym kiedyś, napisał Charles Wright Mills. I tego będę się trzymał i w ogóle trzymajmy się również osobistego doświadczenia jako początku i zaczynu analizy socjologicznej, której socjologowie dokonują cały czas. Jest to nasze przekleństwo, ale także dobrodziejstwo, że możemy pracować w każdym momencie. Pierwszy problem. Mówi się o zastoju czasami metodologicznym. Zastoju metodologicznym w polskiej socjologii. Jest taka grupa na Facebooku, Socjologia i Socjolodzy, i tam padło takie stwierdzenie. Niektórzy dyskutanci tej grupy twierdzą, że istnieje nadal archaiczny podział na metody ilościowe i jakościowe. Pewnie taki podział istnieje, ale nie dla wszystkich. Dla większości jednak jest odniesieniem do tego, co poprawne metodologicznie, a więc trafne i rzetelne w socjologii, głównie w socjologii ilościowej. O tej poprawności decyduje korpus neopozytywistycznych założeń, o których się nie dyskutuje. To właśnie jest nauka i to właśnie jest naukowe. Weryfikowalne hipotezy, pojęcia analityczne,
badania empiryczne, quasi-eksperymentalne. One są uważane za metodologicznie poprawne, ale też uzasadnione. Takie jest powszechne założenie i ta dystynkcja na metody ilościowe i jakościowe jest potrzebna do takiego uzasadnienia. Ale powinniśmy pamiętać, że jest wiele inicjatyw oddolnych, często pozainstytucjonalnych, które pozwalają przekraczać tą dystynkcję, na przykład transdyscyplinarne sympozjum badań jakościowych jest tego przykładem, gdzie spotykają się osoby z różnych dyscyplin, inicjatywa łącząca socjologów, etnologów, antropologów, psychologów, filozofów, pedagogów, architektów, filmoznawców pozwala przekraczać granice tych dyscyplin. Jest również wiele innych tego typu inicjatyw, o których już nie będę tutaj wspominał. Uczestnicy takich wydarzeń pewnie nie będą wspominali o zastoju metodologicznych. Dla nich oczywista jest dyskusyjność metodologii socjologicznej, jej różnorodność i ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań i eksperymentowanie z metodami i gatunkami narracji naukowej. Drugi problem, istotny według mnie dla naszego środowiska, również w kontekście nie tylko uprawiania socjologii, ale także w kontekście instytucjonalnym. Zjawisko pomijania i ignorowania. I będę się posługiwał tutaj koncepcją Cerubavela, jego socjologii uwagi, pewnej wersji socjologii poznawczej. Sociology of attention, jak on mówi. Można stwierdzić, że każda profesja ma specyficzne tradycje uwagi, zwyczaje i nawyki uwagi i zauważania. Tradycyjne pojęcia socjologiczne i metody stają się normami uwagi, a także normami nieuwagi. W tym samym czasie. Te ostatnie nie pozwalają widzieć nowych zjawisk i problemów społecznych. Pielęgnowanie tradycji jest niezwykle ważne i chwalebne w naszym kontekście geograficznym. Tradycja może być pomocna w kontynuowaniu pewnej linii badań i refleksji, ale często zbyt dosłowne stawanie na barkach olbrzymów może być przeszkodą w obserwacji nowych zjawisk i w tworzeniu nowych koncepcji teoretycznych i metod badawczych. W socjologii również istnieją subkultury uwagi, a w nich na przykład normy dotyczące uwagi mnemonicznej. Przypominamy sobie tylko o pewnych pojęciach, a o innych możemy lub chcemy zapomnieć. Pewne teorie socjologiczne są delikatnie pomijane. Można powiedzieć metaforycznie, używając pojęcia Goffmana, że dotyczy ich nasza socjologiczna civil inattention. Czasami jednak jest to uncivil inattention, kiedy niektórzy innowacyjni młodzi badacze spotykają się z kolektywnym, otwartym odrzuceniem, ironią, ośmieszaniem, a nawet publicznym upokarzaniem. Badacze hołdujący metodom eksperymentalnym lub quasi-eksperymentalnym w socjologii, głównie w metodzie sondażowej, koncentrują się zwykle na kilku wybranych zmiennych, pomijając to, co jest wokół tych zmiennych, co jest ich kontekstem, bądź co jest przyjmowane jako oczywiste. Natomiast etnografowie socjologiczni są tak szkoleni, by widzieć wokół wiele zmiennych, opisywać konteksty dokładnie i gęsto, dlatego ich spektrum koncentracji jest szersze, ale i z kolei mało zogniskowane analitycznie i teoretycznie. Często brak tam jest w ogóle uogólnień teoretycznych. Badacze dyskursu z kolei koncentrują się głównie na tekście, pomijając zwykle bezpośredni kontekst jego wytwarzania i lub emocje i przeżycia z tym tekstem i kontekstem wytwarzania związane. Normy niezauważania występują zatem wyraźnie w subkulturze uwagi socjologicznej. Koncentrujemy się na problemach wyjaśnialnych w naszej tradycji socjologicznej dyscyplinie bądź subdyscyplinie. Społeczny świat socjologii posiada zatem swój system socjalizacji uwagi, na co młodzi adepci powinni zwracać uwagę, a co ignorować. Do tego służą m.in. studia socjologiczne, licencjackie, magisterskie, a teraz miałyby to czynić tzw. szkoły doktorskie. Socjalizacja uwagi dotyczy także tego, co należy czytać, jakie czasopisma są ważne, a jakie trzeba pomijać. I tutaj mają nam pomoc w tym tak zwane rankingi czasopism. Do tego problemu wrócę później.
Trzeba zauważyć w tym miejscu, że czasami niesocjalizowani młodzi adepci nauki widzą więcej niż dobrze socjalizowani. Na to, że król jest nagi, w bajce Andersena zwróciło uwagę dziecko. Wiele zjawisk i problemów zostało dostrzeżonych przez socjologów młodej generacji. Na przykład takie problemy jak macierzyństwo nieheteronormatywne, problem społecznych, kulturowych uwarunkowań zabijania zwierząt, modyfikacji ciała, czy problematyka społecznego wytwarzania śmieci. Jest ich więcej, tych problemów, które dziecko zauważyło. Odkrywanie tego, co zakryte, i pokazywanie władzy tego, co oczywiste, wymaga socjologicznej wyobraźni. Zawężając liczbę zmiennych, które poddajemy obserwacji i analizie, a tak się dzieje w specjalizacjach socjologicznych, w subdyscyplinach, poszerzamy tylko zakres tego, co niezauważalne i nieartykułowalne, a co może mieć znaczenie w wyjaśnianiu wielu zjawisk. Dla socjologa wiedzy byłoby to wyjaśnienie, kto i co panuje w dyskursie naukowym i dyscyplinie zwanej socjologią. Co pomijamy i dlaczego? Drugi podpunkt do punktu drugiego, pomijania i ignorowania, chodzi o brak odniesień teoretycznych. Niektórzy zwracają na brak odniesień teoretycznych w socjologii. Tu widzę socjologów, którzy na to zwrócili uwagę. Chodzi o użycie teorii w badaniach, a także w wyjaśnieniach zachodzących procesów społecznych. Istnieje zjawisko ignorowania, niezauważania teorii w badaniach socjologicznych. Ja sądzę, że być może właśnie o to wielu badaczom chodzi, by nie było odniesień teoretycznych. Norma, musisz odnieść się do jakiejś teorii socjologicznej, jest normą koncentracji uwagi analitycznej, której naucza się w trakcie studiów socjologicznych. Świadome odrzucenie tej normy jest pewną dewiacją uwagi, która pomaga tworzyć nowe podejścia i interpretacje rzeczywistości społecznej, a często właśnie nowe pojęcia i koncepcje teoretyczne. Wiele podejść badawczych w socjologii jakościowej minimalizuje prekonceptualizację teoretyczną przed podjęciem badań. Dzieje się tak w etnografii socjologicznej, autoetnografii, metodologii teorii ugruntowanej, badaniach performatywnych, kolaboratywnych badaniach terenowych itd. Istotne są dane uzyskane z badań i wrażliwość teoretyczna badaczy, którzy sami chcą konstruować uogólnienia. Wielu uczestników badania jest tutaj także, wkład uczestników badania jest tutaj także bardziej zauważany. Stawanie na barkach olbrzymów jest dla nich, dla tego typu badaczy z taką koncentracją uwagi, jest obcą kulturowo normą, jest obciążeniem, z którym walczą. Drugim wytłumaczeniem zjawiska ateoretyczności jest przyjęcie postawy teoretycznej indyferentności, a więc często nieświadomego niezauważania i unieważniania teorii w badaniach socjologicznych. Istotne wtedy dla badacza jest wyselekcjonowanie ad hoc określonych zmiennych pojęć, które wydają się ważne dla zbadania danego problemu, ale nie są one powiązane w jeden model teoretyczny. Zazwyczaj te zmienne i kategorie wywodzą się z wiedzy potocznej i nie są urefleksyjnione i sproblematyzowane. Status teoretyczny nadawany jest im odgórną decyzją badacza, by fiat, który staje się wręcz stwórcą teorii ad hoc. Trzeci punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, można to, o czym mówię, możemy oczywiście rozwijać i dodawać tutaj jeszcze inne problemy dotyczące niezauważania bądź zauważania, ale już w dalszej dyskusji zachęcam do tej dyskusji. Teraz o kontekście instytucjonalnym naszej naukowej aktywności socjologicznej, a więc socjologicznej uwagi i nieuwagi. Proces ten obejmuje przemilczanie lub aktywne niezauważanie. W tym procesie socjalizacji niezauważania ważną taktyką jest aktywne niezauważanie. Na przykład problematyki naukowej i dorobku naukowego swoich kolegów, szczególnie z tego samego miejsca pracy. Generalnie łatwiej nam się powołać na kogoś z zagranicy, kogo nie znamy, niż na polskiego socjologa, który być może będzie miał dzięki temu więcej cytowań, a tego należy unikać.
Zacytuję tutaj profesor Kulpińską, która wypowiedziała się na pewnej konferencji socjologicznej w sposób następujący. Zauważyła ona brak wzajemnego recenzowania prac swoich kolegów. Postulowała, że jako socjologowie powinniśmy promować w naszym własnym środowisku, na przykład poprzez pisanie recenzji i recenzowanie prac koleżanek i kolegów. Tymczasem nie recenzujemy sobie wzajemnie, w związku z czym nie wiemy, co jest szczególnie wartościowe, a niczym się zajmujemy, co jest naszym przedmiotem badań. Brak recenzji jest objawem dezintegracji i słabości naszego środowiska naukowego. To koniec cytatu ze sprawozdania z konferencji, pewnej konferencji naukowej. Ja dodałbym jeszcze, to jest konsekwencją również tego procesu niezauważania, o których mówiłem wcześniej. Powstają międzyuczelniane koalicje niecytowania pewnych osób i ośrodków, co z kolei wywołuje kontrreakcję niecytowania niecytujących. Ignorujemy ignorujących, często nie zauważając tego zjawiska, co być może jest spowodowane właśnie socjalizacją uwagi w środowisku socjologicznym. Jest to ogólny paradoks, o którym metaforycznie pisze Aviator Zerubbabel, tytułując swoją książkę Słoń w pokoju, przemilczenia i zaprzeczanie w życiu codziennym. Im bliżej obiektu słonia w pokoju, tym trudniej go zauważyć. Czasami słoń jest tak duży, że go nie widzimy, nawet go dotykając. Jeśli inni go nie widzą, to ja też nie powinienem. Taka jest psychologia kolektywu naukowego i dotyczy nie tylko wspomnianych tu cytowań, ale również istotnych problemów społecznych, których nie zauważamy, bo tak nas przytłaczają, że badać ich się nie da. Na przykład, to ja biorę z własnego podwórka, z własnego doświadczenia, dotyczy to bierności środowiska naukowego w trakcie tak zwanych konsultacji społecznych nad ustawą 2.0. Za chwilę poszerzę ten problem. Można tutaj śmiało zastosować za profesorem Lutyńskim koncepcję działań pozornych. Jak widać, pewne koncepcje wymyślone w poprzednim systemie nadal mogą mieć zastosowanie w obecnej sytuacji społeczno-politycznej i sytuacji akademii. Inna forma kolektywnego niezauważania to oceny pracownicze w akademii, kiedy uprzejmie nie zauważamy braku publikacji i dorobku naukowego u kolegów, których lubimy. Z drugiej strony również zasłużeni dla akademii starsi pracownicy naukowi są traktowani jako nie osoby, non-persons, i są niezauważani, niepotrzebni, powinni odejść i zrobić miejsce dla innych, to cytat z pewnego posiedzenia, w którym uczestniczyłem. Tak jak kiedyś byli niezauważani młodzi adepci nauki. Im mniej władzy i prestiżu ma ignorowany, tym łatwiej go publicznie pomijać, nie zauważać, przesunąć na półce bibliotecznej do lektur, do zapomnienia. Skąd wywodzi się ta kolektywna norma nieuwagi, bądź kilka norm nieuwagi? Czy jest to kulturowo uwarunkowane? Czy system hierarchii, biurokratyczny system awansów naukowych, konkurencji indywidualnej, mówiąc w skrócie i kolokwialnie, wyścig szczurów w akademii to powoduje? Jakie emocje są zaangażowane w tym zjawisku aktywnego niezauważania? Może zazdrość, zawiść? To są pytania wymagające odpowiedzi, szczególnie dla socjologii emocji jest tutaj pole do popisu. Jest to ważne zjawisko, ponieważ wpływa na kondycję polskiej socjologii, na możliwość współpracy naukowej we własnym środowisku, a także pomiędzy różnymi środowiskami. Chcę zwrócić w tym wystąpieniu uwagę na dwie zmienne w tym aspekcie zauważania bądź niezauważania kategorii analizy, których nie podejmujemy. Generalnie rzecz biorąc, nie mogę powiedzieć, że nie podejmujemy w ogóle. Na nowoczesną technologię i jej wpływ na świat życia i druga zmienna bądź kategoria analityczna, zmiany w środowisku naturalnym, szczególnie w relacji do świata życia i jego związku ze światem śmierci.
Pogłębione i refleksyjne zainteresowania nowoczesną technologią informatyczną i komunikacyjną zdają się przechodzić do sfery praktyki raczej, dziennikarstwa, choć także filozofii bardziej niż do socjologii. Druga rzecz to zmiany i degradacja środowiska naturalnego, pojawianie się olbrzymich obszarów śmierci, death zones, obszarów wykluczonego życia. Problemy tutaj z tym związane to ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie środowiska, zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych. Aczkolwiek znajdują te problemy zainteresowanie wśród socjologów środowiska naturalnego i chwała im za to, podejmują te problemy, to jednak te zmiany prawie dotyczą wszystkich zjawisk społecznych i powinny być uwzględniane w większości badań socjologicznych zajmujących się badaniem współczesności. Powinny być uwzględniane prawie w każdym przedsięwzięciu badawczym socjologii. To jest moja opinia. Zmiany w technologii przekształcające środowisko człowieka, Umwelt, więzi międzyludzkie, relacje ja-ty, definicje tożsamości, dokonują często zniszczenia przyrody. W tym procesie uczestniczymy każdego dnia systemowo, nie zauważając ich znaczenia dla teraźniejszości, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Zjawiska te mogą stać się kategoriami, które przy zmianie punktu koncentracji uwagi powinny się znaleźć prawie w każdym badaniu socjologicznym. Nadal o kontekście instytucjonalnym. Chwila o dyscyplinarności. Dyscyplinarność, podział na dyscypliny rzeczywiście dyscyplinuje w sensie dosłownym uczestników życia akademickiego. Zamyka w pewnych obszarach badawczych i metodologicznych. Jeśli do tego dodamy biurokratyczną legitymizację oraz system nakazowo rozdzielczy podziału dyscyplin, pojęcie bardzo nadal aktualne, system nakazowo rozdzielczy, ale także czasopism im przypisanych, kwot dofinansowania danej dyscypliny i systemu oceny działalności naukowej, to poszatkowanie świata akademickiego przy pomocy sztucznie wyznaczonych granic jest coraz bardziej widoczne. To generalnie rzecz biorąc zamyka drogę instytucjonalnie na interdyscyplinarność i badania interdyscyplinarne bądź transdyscyplinarne bądź postdyscyplinarne. A wiemy, że interdyscyplinarność wiąże się z kreatywnością. Na koniec chciałbym wspomnieć o zarządzaniu uwagą, management of attention. Mass media i internet, który jest zwykle zintegrowany z mediami informacyjnie i organizacyjnie, wpływają bardzo silnie na to, co uważa się za istotne bądź nieistotne. Wyznacza się tutaj społeczny sens ważności czegoś. Pewne problemy, zjawiska są zauważane, a pewne niezauważane. Media i internet, a więc media społecznościowe, trendseterzy, popularni blogerzy, pośrednio wskazują na istotne problemy do badań socjologicznych. Socjologowie podążają zatem często w swych reaktywnych badaniach za decyzjami redaktorów w mediach, transseterami, specjalistami od PR, którzy wyznaczają, co istotne w społeczeństwie, a co nieistotne. Innym ważnym instytucjonalnie elementem zarządzania uwagą w Polsce jest NCN i określone ministerstwa, inne ośrodki sponsorujące naukę, w tym środki unijne. One wyznaczają obszary naukowej uwagi poprzez kryteria przyznawania grantów i wielkość przeznaczanych środków na badania określonych istotnych problemów, istotnych, relevant z ich punktu widzenia, problemów i zjawisk społecznych. Zwykle podąża się tutaj za nagłośnionymi przez media i sponsorów, podąża się za ich problemami, które widzą jako problemy warte do zbadania. Widzi się zwykle figurę, a nie tło. Badania nad pedofilią i przemocą seksualną w Kościele, w Polsce, a szczególnie nad tym, co w jej tle, jej utajnianiem, kamuflowaniem, zaciemnianiem problemu, prowadzili na początku ujawniania afer raczej dziennikarze, przedstawiciele organów ścigania niż socjologowie. Istotne wydaje się, by w naszym polu naukowym pojawiła się dewiacja uwagi, a więc w związku z tym pojawiali się dewianci uwagi, a więc takie osoby, które zwracają uwagę na te zjawiska i obiekty, pojęcia i metafory, które pozornie wydają się nieważne w danej chwili dla naukowych dociekań i są generalnie odrzucane jako będące spoza naszej dyscypliny.
Zwykle na przykład oddzielamy życie, świat życia, life world, od świata śmierci, death world. Są to dwa odrębne zjawiska, których wzajemne związki mogą być domniemane, ale są pomijane w polu uwagi socjologów jako nieistotne dla naszej dyscypliny. Choć istnieje tutaj wyraźnie powiązanie życia i śmierci, również w strukturze społecznej, jednak tabu śmierci dotyczy także socjalizacji socjologów. Nie nauczamy o tych problemach. I ostatni problem, na który chcę zwrócić uwagę, trzymam się czasu, który został wyznaczony, tam było lekkie przedłużenie, także proszę mi wybaczyć, ale ostatni problem jest naprawdę ważny. Ogólny kontekst społeczno-polityczny zauważania i niezauważania określonych problemów społecznych. Oczywiście odniosę się do tego z punktu widzenia socjologii poznawczej. Szczególnie to może być interesujące w kontekście konsultacji społecznych, które odbyły się w naszym środowisku ogólnie odnośnie ustawy 2.0, przypisania czasopism do dyscyplin i ich oceny, czy rankingu wydawnictw, a więc będę blisko się trzymał naszego pola uwagi bądź nieuwagi. Użyję tutaj pojęcia pułapki ramy Erwinga Goffmana z książki Frame, analiza ramowa. Zaufanie jest tworzone przez na przykład w sferze publicznej na poziomie makro i mezostrukturalnym poprzez między innymi tak zwane konsultacje społeczne. Mieliśmy takie konsultacje. Co tu się dzieje? Możemy zapytać za Markiem Czyżewskim, który postawił takie pytanie odnośnie wielowątkowości interpretacji prac Erwinga Goffmana. Co tu się dzieje w tych konsultacjach społecznych? Konsultacje stają się sposobem na organizację naszego doświadczania świata. By objaśnić ten problem, szczególnie interesująca jest tutaj koncepcja transformacji ramy. Sytuacje mają charakter warstwowy, wiemy od Goffmana. Uczestnik może żyć i działać w wielu warstwach, layers, jednocześnie. Podstawowe ramy te związane są ze światem materialnym, jednak ramy mogą zostać podważone przez kluczowanie, fabrykowanie, błędne ramowanie i na końcu pułapkę ramy. Pułapka ramy, jak mówi Goffman, to jest taka sytuacja, że świat można tak zaaranżować, czy celowo, czy przez zaniedbanie, że mylne poglądy w dowolny sposób wywołane znajdują potwierdzenie przez każdą nową porcję dowodu lub każdą próbę naprawienia sytuacji. Także w istocie jednostka odkrywa, że została schwytana w pułapkę i nic nie może się do niej przedostać. I to jest, co nas interesuje. Pułapka ramy oznacza, że to, co anormalne, potraktowane jest jako rzeczywiste, normalne. Możemy wyjaśnić to lepiej, odwołując się do polityki. Niektórzy politycy tworzą nową definicję przeszłości, redefiniują historię. Może to mieć długoterminowe konsekwencje. Niektórzy obywatele mogą przestać wierzyć w inne definicje sytuacji niż te zaproponowane przez polityków. Na przykład protestowanie przeciwko definicji, że układ postkomunistyczny trwał wiele lat po 1989 roku, dla niektórych nadal trwa, będzie traktowane jako dowód jego istnienia. Protesty, zaprzeczanie są przekształcane w symptomy. Ci, którzy przyjęli fałsz za prawdę, będą w pułapce ramy, bardzo długo bez możliwości konfrontacji tego, co prezentowane, z tym, co jest w tle, w domyśle. Albo inny przykład. Na przykład teza, że ideologia, cudzysłów, gender, jest kontynuacją ideologii komunistycznej i ma silne z nią związki. Zaprzeczanie przy pomocy analizy logicznej i historycznej takiemu stwierdzeniu potwierdza tylko istnienie takiego związku frazeologicznego, a protestujący i dyskutujący znajduje się w pułapce narzuconej ramy, w którą został wciągnięty, często nie zdając sobie z tego sprawy. Mechanizm poznawczy jest tutaj podobny do interpretacji psychoanalitycznej, rama psychoanalizy. Pozwala on zaprzeczanie potraktować jako symptom zjawiska, a interpretację terapeuty jako dowód na istnienie psychologicznego problemu. Jeśli rozbieżności zostaną zauważone i nie zostaną skorygowane, publiczność może przyjąć
cyniczną perspektywę, bądź dokonać poznawczej konwersji. Cynizm staje się wówczas moralnym wyborem. Deficyt zaufania we współczesnych społeczeństwach może być spowodowany występowaniem wielu pułapek ramy, nie tylko w polityce, ale także w biznesie, w świecie edukacji i nauki. Jeśli rzeczywistość jest w takich sytuacjach postrzegana jako normalna, to co zewnętrzny obserwator może postrzegać jako fałszywe wiadomości, fałszywe fakty, fałszywe interpretacje jest postrzegane jako prawda. Przepisy są prawdziwe, rankingi są prawdziwe, ustawa jest prawdziwa. Normalizacja w świecie społecznym wiąże się z zaufaniem. Kto zatem normalizuje, możemy postawić tutaj pytanie. Czy osoby i instytucje normalizujące sytuację mają realną władzę polityczną i władzę przymusu, również w naszej akademii? Wydaje się, że jest tutaj stosowana pewna polityka zgodnie z maksymą klasyka wielu dyscyplin i dyscyplinowania społeczeństw. Kontrola to podstawa zaufania, Władimir Ilicz Lenin. Socjologowie powinni przekierować uwagę na badanie nieufności i pułapek ramy, w których jesteśmy wtłaczani, ale także i tych, którym sami się poddajemy w naszych instytucjach akademickich i nieakademickich. Konsultacje nad ustawą 2.0 były właśnie taką pułapką ramy. Konsultowano, a jednak nie słyszano głosu akademii. Organizowano duże konferencje z wieloma uczestnikami, stwarzając pozory szerokiej konsultacji. Rytualność, teatralność tych spotkań można łatwo zrekonstruować, używając pojęcia Goffmana i nawet Gombrowicza. Przy okazji dekonstruując narzuconą formę i definicję sytuacji jako realnych konsultacji. Zespoły doradcze wyłonione z propozycji środowiska naukowego, by konsultować ocenę czasopism, tutaj chcę do tego nawiązać, i tworzenia rankingu czasopism. Były konsultacje ze środowiskiem. Uczestnicy tych zespołów pracowali w dobrej wierze, przekazując swoje propozycje ministerstwu. Jednak zespoły te także zostały schwytane w pułapkę doradztwa, które było sfabrykowanym doradztwem, a przede wszystkim legitymizacją decyzji odgórnych. Propozycje tych zespołów bardzo często nie były brane pod uwagę. Krytyka punktacji czasopism i dyskusja nad nimi jest tylko potwierdzeniem, że konsultacje się odbyły, a nawet, że się nadal odbywają. Ruchy naprawcze są elementem pułapki ramy, tak jak mówi Goffman. Kryteria rankingu wydawnictw z kolei, już kończę, są wielką tajemnicą, trudną do rozszyfrowania. Ranking ten jest jednak brany pod uwagę w naszych decyzjach wydawniczych, nawet gdy go kwestionujemy. Niestety, tutaj także znajdujemy się w pułapce ramy. Często bycie pochłoniętym przez działania biurokratyczne i naukowe umożliwia nam wyjście z pułapki ramy, uniemożliwia nam wyjście z pułapki ramy i zobaczenia, że ranking, czyli nasz król, jest nagi. I na koniec podsumowanie. Można zadać pytanie, then what? Co tu robić? Co robić? Jak zmienić te punkty koncentracji i zachęcić do odkrywania i badania tego, co w tle? Jak nie dać, nie poddać się narzuconej ramie, pułapce ramy? A więc pierwsza rzecz to jest akceptacja dewiantów uwagi. A więc osoby, które w swych zainteresowaniach i koncentracjach badawczych podążają własną drogą, są jeszcze nieograniczeni socjomentalną kontrolą stosowaną od zarania naszej socjologicznej instytucjonalnej socjalizacji. Po drugie, wolne przedsięwzięcia i praca w stowarzyszeniach niekontrolowanych przez establishment, wyznaczający pola i punkty uwagi, jest wyzwaniem dla zastanego, kontrolowanego korpusu legitymizowanej wiedzy socjologicznej. Dużą rolę odgrywa tutaj PTS, tak sądzę, sekcje socjologiczne nowe powstające, które odkrywają nowe pola badawcze, i oddziały regionalne również. Po trzecie, odkrywanie i wskazywanie na konspirację milczenia, której mamy bardzo dużo w naszym środowisku naukowym, generalnie w akademii, nie tylko socjologicznym. Pokazywanie nieprawidłowości biurokratycznych, zarządczych z jednej strony oraz brak aktywności uczestników życia naukowego w obronie ich interesów i wartości z drugiej strony. W
wskazywanie na pułapki ramy, w których uczestniczymy i które nie pozwalają nam przerwać ukrytej, często nieuświadamianej zmowy milczenia. I kończąca uwaga, jeśli poddamy te problemy nie odrzuceniu, a kontemplacji i refleksji, to efekt może być uzdrawiający. Nie jest łatwe przyjęcie tej prawdy o pomijaniu tematów, ignorowaniu dorobku innych, pułapkach ramy. Dla mnie jest to też trudny problem. Też byłem wielokrotnie i nadal jestem w pułapce ramy, ale pomalutku z niej wychodzę na marginesie. Nie wskazuję na złych i dobrych socjologów. Tak po prostu działa uspołeczniony umysł, włączający uogólnionego innego akademii do podejmowania określonych decyzji i działań. To jest analiza raczej postrzegania uwarunkowań, koncentracji i uwagi. Ja tego nie oceniam, po prostu dyskutuję i zachęcam do dyskusji o pewnych przemilczeniach, kamuflażach, pułapkach. By wyznaczyć główne problemy socjologiczne, tak właśnie sugerował Charles Wright Mills w wyobraźni socjologicznej. Na koniec dziękuję organizatorom za ogrom wykonanej pracy i możliwość spotkania się tutaj i dyskutowania na różne problemy, nie tylko na ten, o których mówiłem. Zapraszam zatem wszystkich przybyłych na zjazd do aktywnego uczestnictwa w debatach, dzieleniu się wiedzą, wskazywania pułapek ramy, konspiracji, milczenia, dystynkcji, które wytwarzamy, a także życzę przyjemnych chwil w niezwykle przychylnym dla socjologów i socjologii mieście, jakim jest Wrocław. Jest to miasto narodzin Norberta Eliasa. Mam nadzieję, że nadal będziemy szli w tym kierunku i wytwarzali wiedzę socjologiczną tutaj, która znajdzie swoich czytelników, odbiorców w przyszłości. Dziękuję. Kolega przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego bezpośrednio wprowadził nas w merytoryczną problematykę zjazdu. No niestety wszyscy znaleźliśmy się w pułapce ramy, a mnie przypadła ta rola dyscyplinowania, także no niestety właśnie ramy na nas oddziałują. Jesteśmy tutaj przykładem żywym takiego podejścia teoretycznego, a tutaj jeszcze koleżanka przewodnicząca Rady Komitetu Organizacyjnego chciała zapowiedzieć jeszcze coś przyjemnego. Dziękuję pani profesor za poprowadzenie inauguracji. Dziękuję wszystkim mówcom i wszystkim gościom, którzy zaszczycili inaugurację. Myślę, że możemy uznać, że zjazd został otwarty, ale żeby była taka kropka nad i, to zapraszam państwa na koktajl i welcome drink. Moment uwagi, jeszcze poproszę, o 13.30 rozpoczyna się wykład inauguracyjny profesor Margaret Archer. Jest także tłumaczony symultanicznie, można pobrać słuchawki, jeżeli ktoś z państwa chce skorzystać z tłumaczenia symultanicznego. Jest także transmitowany w internecie, więc jeżeli państwo sobie życzą, to w tamtym rogu można, nie życzą sobie, żeby być widoczny na tej transmisji, można usiąść w tamtym rogu z sali. Nasz koktajl i welcome drink odbywa się na tym poziomie, ale też na poziomie trzecim. Po drodze państwo miną antresolę, zachęcamy do zatrzymania się. Tam są książki. Myślimy, że kawa i książki bardzo dobrze do siebie pasują. Zapraszam. Zapraszamy wobec tego.